Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Ajan z Karczmy Ajantisa i zapraszam na kolejną 236. tygodniówkę. A w dzisiejszym odcinku Black Friday w sklepie Blizzarda, stream z rozgrywki w Diablo 2 z Davidem Brewikiem, ścieżka dźwiękowa z Harrogate na skrzypcach oraz nowe wyzwanie w modzie Genesis. Black Friday, czyli ogólnoświatowy dzień obniżek cen w sklepach, dociera także do Polski. Możemy obserwować kuriozalne wręcz fale żądnych promocji klientów szturmujących sklepy z napisem SALE na witrynie. Ale Black Friday trafił też do wirtualnego sklepu Blizzarda, zachęcając obniżkami nawet do 87%. Niestety ceny Diablo 3 nie uległy zmianie, ale za to możecie zaoszczędzić 40%, kupując Overwatcha do 29 listopada, albo też nabyć podstawkę World of Warcrafta za niecałe 5 euro. No cóż, lepsze to niż nic. Dla wielu graczy Diablo David Brewik stał się pewnego rodzaju ikoną. Symbolem czasów, kiedy Diablo wyglądało tak, jakbyśmy tego chcieli i kiedy Blizzard swoimi produkcjami całkowicie spełniał oczekiwania graczy. Teraz Brewik nie ma już nic wspólnego z Diablo, ale najwyraźniej nadal lubi pograć sobie w swoje dziecko, a dzięki niejakiemu Joemu z serwisu Geeks Worldwide możecie obejrzeć nagranie ze wspólnej rozgrywki tegoż jegomościa i właśnie Davida Brewika. No cóż, szału nie ma, ale w tle podczas kolejnych griftów może sobie lecieć. Tym razem news raczej lajtowy. Jeśli graliście w Diablo 2, to z pewnością kojarzycie ten utwór muzyczny. To motyw z miasta Harrogate w piątym akcie Diablo 2. Pewien jegomość postanowił nagrać swoją interpretację tej nutki na skrzypcach, a efekty pracy zamieścił na swoim kanale na YouTubie. Kawał porządnej muzycznej roboty. Ostatnio w tygodniówkach często pojawia się Bishoyo i jego mod do Diablo 2 zatytułowany Genesis. Autor dodał właśnie kolejne wyzwanie w grze, polegające na zabiciu uberbossa Bargota. Nagrodą za pokonanie bestii jest talizman o znajomo brzmiącej dla fanów twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta nazwie Necronomicon. Więcej informacji o wydarzeniu odnajdziecie na stronie moda. I to wszystko w dzisiejszej 236. tygodniówce. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Zapraszam Was także na film Keśka, na którym omawia wszystkie nagrody oraz zmiany wprowadzone w 9. sezonie w Diablo 3.